Nowy Testament. Narodziny króla. Ze sługami, ze słomy ma tron. W tę noc rodzi się król. Dany z miłości, dany nam od Boga dla wszystkich dar. Klęknij i głoś światu dobre. W niebiosach opiekun i na ziemi Bóg. Tę noc rodzi się Król. Dany z miłości, dany nam od Boga dla wszystkich dar. Klęknij i głoś światu dobrą nowinę. W tę noc rodzi się król. Jerozolima. Mesjasz niedługo się pojawi, jak zapowiedzieli prorocy. Tak mówią pisma, całe nasze prawo. Chodźmy do świątyni, rabbi Nikodemie. Czekają tam na nas, całe nasze prawo. Pokój z tobą, Symeonie. Co robisz w świątyni? Czekam na Mesjasza jak co dzień. Na Zbawiciela Izraela? Króla żydowskiego. Duch Święty objawił mi przed laty, że zanim umrę, ujrzę Mesjasza Pańskiego. Ci wszyscy głupcy wciąż czekają na Mesjasza. Ja, król Herod, ja jestem ich Mesjaszem. Herod, może ja Nie. Nie chcę, żebyś go pozbawił życia, ale obserwuj go. Jeśli ten starzec oświadczy kiedyś, że odnalazł tego swojego Mesjasza, wtedy nastanie czas zabijania. Na 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 na. Zdrowaś Mario. Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Dlaczego mnie tak witasz, Panie? Nie bój się mnie, Mario. Znalazłaś bowiem łaskę u Pana. Oto poczniesz i porodzisz syna i dasz mu na imię Jezus. Syna? Będzie nazwany synem Najwyższego. A Pan Bóg ofiaruje mu tron jego praojca Dawida i będzie panował na wieki. Ale jak mi się to stanie? Jestem narzeczoną Józefa, cieśli. Nie jesteśmy jeszcze małżeństwem. To święte dziecię będzie nazwane Synem Bożym, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie, jak powiedziałeś.
Józefie? O, Maria, wejdź. Józefie, muszę ci coś powiedzieć. Coś wyjaśnić. Już wszystko wiem, Mario. Anioł przyszedł do mnie w nocy. Damy mu na imię Jezus. Och, Józefie, nie wiedziałam, jak to przyjmiesz. Zostaniesz moją żoną, tak jak postanowiliśmy. A ja będę go kochał, jak własnego syna. Muszę podziękować memu ojcu, że wybrał mi ciebie na męża. Słuchajcie, mieszkańcy Nazaretu! Rozporządzenie! Słuchajcie, mieszkańcy Jerozolimy! Dekret Cezara Augusta! Wszyscy muszą być policzeni i spisani! Każdy ma się udać do miejsca swego urodzenia! Tam będzie policzony i spisany! Betlejem jest kawał drogi stąd, Mario. Musimy jechać. Tak, wiem. Ale to dla ciebie niebezpieczne. A jeżeli dziecko urodzi się w drodze? Wtedy zapłacisz za miejsce dla trzech osób, nie dwóch. Józefie? To chyba już niedługo. O, nie. To już Betlejem. Zdążymy? Chyba tak. Jedźmy. Jedźcie dalej! Nie ma miejsca! Ale... panie, moja żona... jest... Wszystkie miejsca są już zajęte. Nie martw się, Mario. Znajdziemy coś. Halo, gospodarzu! Co? Nie, przepraszam, przyjacielu! Jak widzisz, nie ma miejsc! Nie ma miejsc! Wybacz moją pomyłkę, bracie, proszę cię o cierpliwość. No, nie ma nawet kawałka wolnej posadzki. Muszę deptać po ludziach, no żeby dojść do drzwi. No żegnam. Ale panie, panie! Czy mógłbyś zabrać rękę? Nie mogę zamknąć drzwi. Proszę, panie, moja żona za chwilę będzie rodzić. No i co ci poradzę, mądralo? Co ci poradzę? Zbuduję dla was pokój na dachu oberży. Moja żona będzie rodzić. Umyj sobie uszy. Wszystko zajęte! Dziecko? Mówisz, że twoja żona będzie rodzić?
Poczekaj, poczekaj! Mam dla was miejsce! Ciepłe i bezpieczne! Właściwie to nie pokój, raczej no coś w rodzaju stajni! To prawdę mówiąc, to była stajnia! Teraz mam drugą, nową, o wiele większą, ale dziś pełno tam w niej ludzi, koni i osłów. Kiedyś trzymaliśmy tu nasze zwierzęta domowe. To taka mała jaskinia, ale znajdziecie tu schronienie. O, siano na posłanie. Dziękujemy ci, panie. Tak naprawdę to nigdy nikomu nie odmawiam. Nie mógłbym prowadzić interesu. Dziecko urodzone w stajni. Koniec świata. Mario, nie bój się, będzie dobrze. Wiem, bo ty jesteś ze mną, Józefie. Wiesz, że to twoje imię? Czy wiesz, kim jesteś? Nareszcie przyszedłeś. To najważniejsze. Śpi, moja miła. To silny i piękny chłopiec. Śpi. Widzicie te światła w Betlejem? W wiosce jest pełno ludzi. Cicho, piesku. Daj nam pospać. Tylu podróżnych. Z różnych stron świata. I tyle ciekawych opowieści. Wszystkie już słyszałem. Prawdziwe historie nudzą mnie. A ciekawe przeważnie są zmyślone. Wszystko jedno. Żałuję, że mnie tam nie ma. Cóż, będziesz musiał się z tym pogodzić, młodzieńcze. Nic ważnego nigdy nie wydarzy się w Betlejem. Idź już spać. Pokój wam. Przynoszę wam dzisiaj radosne wieści. Dobrą nowinę dla wszystkich. Oto dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, Syn Boży, nasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. Musimy iść do Betlejem. Szybko! A nasze stada? Owce są dziś bezpieczne. Bo dziś narodził się Zbawiciel świata.
Czy to możliwe? Niech spojrzę jeszcze raz. Tutaj pojawiła się nowa gwiazda. Czyżby to był ten długo oczekiwany znak? Tak, dokonało się. Zbawiciel przyszedł na świat. Nie wiem, co zamierzacie, przyjaciele, ale ja chcę zobaczyć nowo narodzonego króla. Złożymy mu królewskie dary. Złoto Persji. Słodko pachnące kadzidło z Abisynii. Mirra z Indii. Tak, dla narodzonego króla. Przed nami daleka droga. Bóg będzie nas prowadził. Stójcie, proszę. Panie, pozwól nam przejść, proszę. Przynosimy do świątyni nowonarodzonego syna. Czy mogę zobaczyć wasze maleństwo? Jeżeli chcesz, to nasz Jezus. Znam to dziecko. To Mesjasz. Nareszcie przyszedł. Więc to on. Czy to możliwe? To słodkie maleństwo, baranek Boży. Słuchajcie! Ci, którzy jesteście dziś w świątyni, dziękujcie Bogu! Czekaliście na zbawienie i przyszło! To nasz Zbawiciel! Panie, teraz pozwól mi odejść w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Wiąże ty jakimś niemowlę. Niemowlę? A więc ten ich Mesjasz to niemowlę? Czy król Herod ma się obawiać jakiegoś dziecka? Ale małe dzieci rosną. Prawda? Tak, rosną. Szybko, tak. Rosną. Zaraz, czekaj. Na pewno się dowiedziałeś, kim są rodzice tego dziecka. A może wiesz przynajmniej, gdzie oni mieszkają? Głupcze! Panie, trzej mędrcy ze wschodu. A? Tak. Co was sprowadza do Palestyny? Przybyliśmy z dalekich krajów, by znaleźć chłopca, który ma być królem. Widzieliśmy gwiazdę na wschodzie. Znak jego przyjścia. Jesteśmy tu, by oddać mu cześć. Nowonarodzony król żydowski. Co za cudowna wiadomość. Admiel! Co tam, królu Herodzie? To znaczy, ścielę się do twoich stóp, najjaśniejszy panie. Wstawaj. Słyszałeś, kogo moi wielmożni goście szukają w Palestynie? Mesjasza, tak? Nowonarodzonego króla? A czy wiesz, gdzie ten Mesjasz miał się narodzić? Gdzie? Nie to. Chwileczkę! Nie to. A może nie to. Zaraz! O! Znalazłem! Co tu mamy? Świat pogrążony w grzechu to nie to? Tylko w nim nasza nadzieja. Nie? Biada im, biada, nie to? I przyjdzie na świat... O! Tu jest! W Betlejem! Betlejem?
O, tak, 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 tak. Miasteczko na południe od Jerozolimy, zwane miastem Dawida, niedaleko. To właśnie tam. Dziękujemy. Bardzo nam pomogłeś. Jedźcie, przyjaciele. A potem wróćcie i wskażcie mi drogę do niego. A wtedy ja też pojadę i złożę mu hołd. Jak sobie życzysz, Herodzie? Pokój niech będzie z tobą. Pokój, pokój wam, szlachetni mędrcy. Nowy król. Widzieliśmy nową gwiazdę. Prowadziła nas tu. Chcemy zobaczyć dziecko obietnicy. Chcemy oddać mu cześć. Proszę, wejdźcie. Ma na imię Jezus. Mój Panie. Mój Królu. Panie. Znaleźli. Na pewno go znaleźli. A potem wrócili do domu inną drogą. To spisek przeciwko mnie. Mnie! Ale nie uda im się. Nie uda się im! Kimkolwiek jest, ten chłopiec nie będzie żył tak długo, by mi zagrozić. Zrozumieliście? Ja jestem królem! To dziecko z Betlejem musi umrzeć. Zabić go! Zabić! A żeby mieć pewność, zabijcie wszystkich małych chłopców. Józefie, Józefie, wstawaj. Król Herod wysłał swoich żołnierzy, by zabili dziecko. Wstań, weź chłopca i jego matkę i uciekaj do Egiptu. O, jaki straszny sen. Mario! Mario, obudź się! Co się stało? Musimy uciekać. Szybko! Jeszcze tam! Otwierać! Szybko! Zostali w Egipcie, aż anioł pański powiedział Józefowi, że Herod umarł. Wtedy wrócili do Nazaretu. A chłopiec rósł i nabierał mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim.